Dobra. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale, ale on będzie krótki, raczej nie będziemy tutaj nic nagrywać. Tak informacyjnie w sumie. Dostaliśmy patch 1.1 do Warhammera 3. No i ogólnie ten patch to powinien być na wyjście gry, a od wyjścia gry minęło już ponad 2 miesiące. Lekko ponad, bo mam 19, gra wyszła 14, ile się nie mylę. No i w zasadzie przez to, że opóźnili tą premierę, no to ten patch 1.1 powinien, nie powinien być patchem, tylko to powinno być w podstawie gry na jej premierę, a my dostajemy to dopiero po 2 miesiącach. No słabo, słabo to wygląda, mimo to żadnych informacji, mimo że patch już ma 2 tygodnie, nie mamy żadnych informacji co dalej. Na podstawie tego, co CA nam prezentuje aktualnie, no odechciewa mi się po prostu w to grać, więc filmów nie ma. To jest główna przyczyna. Kolejną rzeczą jest to, że no minęło te prawie ponad 2 miesiące i no nie mamy żadnych informacji, co powiedziałem przed chwilą, tak? Mortal Empires prawdopodobnie będzie jeszcze z pół roku, mi się wydaje, ponieważ w momencie, kiedy dostawaliśmy Mortal Empires z Warhammera 1 do Warhammera 2, to w zasadzie rozgrywka nie zmieniła się w ogóle. Dostaliśmy tylko inną mapę. Natomiast w trójce mechaniki są całkowicie inne, bitwy są inne, statystyki muszą pozmieniać prawdopodobnie. Więc muszą to zmienić, muszą połączyć te mapy, potrwa to długo. Jak nie do pół roku jeszcze od teraz, to najmniej myślę 4 miesiące jeszcze. Myślę też, że pół roku jak nie więcej, że dopiero pod koniec roku dostaniemy Mortal Empires. Jeżeli chodzi o dodatki, nic nie wiemy, żadnych informacji nie mamy. Zazwyczaj leakowali dodatek czasami nawet miesiąc przed. Zobaczymy jeszcze po tych 2 tygodniach. No ale wątpię, oni nie wiem, czy coś jeszcze będą zmieniać, czy jakieś łatki będą wprowadzać. Nie grałem w zasadzie od patcha tego 1.1. Próbowałem nagrać kolejny odcinek, ale po prostu nie chciało mi się, więc po prostu mam odpych trochę do Warhammera. Poczekamy, aż będzie coś nowego, wtedy będę nagrywał dalej, tak mi się wydaje najprzynajmniej. Serii na pewno nie porzucę, bo jak będą dodatki, będą Lordowie, na pewno będę nagrywał, czyli to jakieś patche, na czego temat są, tak jak było z patchem 1.1. Wcześniejszego patcha nie ruszałem, bo on praktycznie nic nie zmieniał. Tutaj te jednostki zostały zmienione, gdzie Gorgery u Księstwa Ogrów zostały totalnie zniszczone. To było prawdopodobnie spowodowane tym, że ludzie tam grający nawias competitive, się im to nie podobało, że są za silne i przez to rozgrywka w kampanii też została zepsuta. Są one słabe, nie opłaca się ich robić, doomstackować, tym bardziej się już ich nie opłaca. Także już nie polecam tej jednostki, w żadnym wypadku. W sumie to tyle z takich większych zmian. No te crashe naprawione, te Chaos Realmy niby też poprawione. Z tego co zauważyłem, gra również się nie crashuje po patchu, czyli można grać z poprzedniego patcha na następnym, ona się tam adaptuje, to jest spoko. No ale to tyle, jeżeli chodzi o Warhammera 3. Na ten moment. Będą informacje nowe, będziemy nagrywać dalej, będę nagrywał nowe filmy na temat czegoś nowego i dalej będziemy lecieć z poradnikami. Oczywiście tą kampanię dokończę, ten save cały czas jest, ja go nie ruszam. Mogę wam nawet pokazać, bo tutaj nawet jest kontynuuj, 44 tura, bo tam chciałem sobie sprawdzić, jak automat sobie poradzi z tą walką w Realmie Chaosu. Bo można kliknąć automat, co jest moim zdaniem głupie, ale to na pewno będzie kontynuowane. Natomiast robię też ten film dlatego, że jak już wspomniałem kiedyś, będą też inne gry. Chciałem nagrać serię z Darkest Dungeon albo robić streamy, ale to co dostaliśmy na start z Darkest Dungeon to jest nawet nie połowa gry, nawet nie wiem czy 1/4, dostaliśmy tylko zalążek. Więc musimy czekać jeszcze co najmniej pół roku, bo chyba ma 6 miesięcy gra, po roku miała wyjść na Steamie pełnoprawna wersja. I wtedy nagramy sobie Darkest Dungeon 2, czy to zestreamujemy. A jako, że mam bardzo dobrego kolegę, który udostępnił mi Ubisofta, gdzie teraz jest za tydzień za darmo, Ubisoft Plus, także możecie zagrać w każdą grę. Także jak chcecie, to sobie sprawdźcie. No ja bym nie zdążył praktycznie nic ograć, bo były jeszcze święta, a pracuję i... Ale mam kolegę, który mi udostępnił bibliotekę, który posiada praktycznie wszystkie asasyny, także dzisiaj około godziny 19 będzie stream z Assassin's Creed Odyssey. Ja już troszeczkę przeszedłem, natomiast zaczniemy sobie od nowa. Ja tak przeszedłem do pierwszego bossa, moim zdaniem to był boss. Także za dużo nie przeszedłem. Troszeczkę ja mitologią się interesuję, także być może jakieś ciekawostki ją zapodam. I się pobawimy w Assassina. Jak komu się nie podoba, to trudno. Ja i tak będę to ogrywał, a skoro filmów nie ma, to pomyślałem, że zrobię stream. Oczywiście Valhalla również będzie przechodzona.
i prawdopodobnie też na streamach. I mam w planach też być może jakieś Herosy piątkę bądź trójkę odpalić. Zobaczymy, jak mi się to ułoży, jak mi się będzie chciało w zasadzie. Także, jeżeli wam się to podoba, jeżeli chcecie ze mną posiedzieć, pogadać, pograć, czy się pośmiać z mojego kalectwa w Assassinie, czy to w Herosach. Oczywiście dziś Herosów nie będzie, ale będą. To zapraszam was na streama około godziny 19. Nie wiem dokładnie o której, ale zapraszam was serdecznie. Będzie tutaj na YouTubie stream oczywiście. Od Twitcha odstępuję, bo tam to nie ma jednak sensu. Dziękuję za uwagę. Ode mnie to wszystko. Cześć.